Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj podsumowałam dla Was nasz 20 rytuał dla Matki Ziemi. To podsumowanie jest już dostępne na moim blogu i tutaj w opisie filmu będzie również link. I chciałabym Was z całego serca zaprosić na nasze 21 spotkanie, dokładnie w sobotę o godzinie 22 czasu polskiego. Jeszcze temat tego spotkania jest mi nieznany, ale jestem pewna, że siły wyższe to wkrótce ujawnią. Natomiast na tym filmie on jest takim uzupełnieniem podsumowania i pojawi się wkrótce również w tym opisie. Widzicie, jak mniej więcej to wyglądało. To są bardzo krótkie ujęcia. Sam głos jest maksymalnie ściszony, ponieważ nic innego nie słychać, tylko szalejący wiatr. Niesamowicie szalejący wiatr i krople deszczu. I tylko widzicie same ujęcia i możecie sobie wyobrazić, jakie to było niesamowite przeżycie w środku, w górach, w całkowitym takim odizolowaniu od tego świata, tego normalnego, takiego codziennego, od ludzi i całego zgiełku, bo jak wiecie, jak jest taka brzydka w cudzysłowie pogoda, to wszędzie jest tak cudownie pusto i można tak niesamowicie korzystać z energii natury. To było zawsze moim takim ulubionym zajęciem już praktycznie od małego dziecka, że zawsze jak padał deszcz, wychodziłam na spacer i sprawiało mi to dużo, dużo większą przyjemność niż chodzenie w słońcu, gdzie zawsze było wszędzie dużo ludzi. Ale nie o tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, jak niesamowicie ważne jest, aby czasami wycofać się z Waszego życia codziennego. Jeżeli na przykład jesteście w takim momencie, że nie wiecie, co robić dalej, albo czujecie bardzo silne zdenerwowanie, czujecie jakiś lęk, takie obawy, coś Wam się w życiu przestaje układać, to warto zrobić sobie taką malutką przerwę. To może być kilka godzin, a to może być kilka dni, gdzie wycofujecie się zupełnie z tych wydarzeń, z tego waszego codziennego życia. I to jest takie coś niesamowitego w tych energiach wszechświata, że bardzo często, gdy nasza dusza tego potrzebuje, zapadamy na jakąś chorobę. Jeżeli nie słuchamy tego sygnału naszej duszy, słuchaj, stop, wycofaj się na chwilkę, zregeneruj siły, odetchnij, oczyść swoją aurę, swoje pole energetyczne, swoje ciało. Są również te kuracje odtruwające ciało, to materialne, ale również to ciało duchowe, nasze myśli. Czasami trzeba to wszystko odnowić, zregenerować. Jeżeli my tych sygnałów naszego ciała nie słuchamy, to zdarza się coś takiego, że zapadamy na jakąś chorobę i jesteśmy przykuci do łóżka przez kilka dni i musimy odpocząć. I wówczas świat również się kręci bez nas, tylko jest to takie przymusowe. I dlatego, jeżeli czujecie, że nadszedł czas, aby troszeczkę zwolnić, troszeczkę coś przemyśleć i zregenerować własne siły, oczyścić się, to warto zrobić sobie tą przerwę. I to naprawdę może być jeden dzień, gdzie całkowicie spędzacie go na łonie natury. Tak, zawsze najlepiej się oczyścić. Staracie się w ogóle nie myśleć o waszych codziennych rzeczach i terminach w kalendarzu, tylko odcinacie się, tak jakbyście po prostu zamknęli drzwi i nic was nie obchodzi. I koncentrujecie się tylko na tym, co jest piękne wokół was. Na kwitnących kwiatach, na deszczu, na słońcu, na księżycu. I wówczas wasza siła wraca i także wraca to takie odczucie, że jesteście znowu silni i wolni. I to jest również bardzo ważne, że jeżeli wy jesteście w takim młynku codzienności, tak się mówi czasami w języku niemieckim, jest takie sformułowanie Hamsterrad. Te osoby, które znają, wiedzą, o co chodzi. To jest takie kółko, gdzie wchodzi chomik i cały czas biega w tym kółku, zamiast z niego wyjść i odpocząć, cały czas biega w nim w środku. I tak często w naszym życiu codziennym
jest tak, że my jesteśmy w takim młynku takich codziennych zajęć, terminów, co trzeba zrobić, co jeszcze żeśmy nie zdążyli zrobić. I bardzo często decydujemy w pewnych sytuacjach rozumem, zamiast zdecydować sercem. I wierzcie mi, że każda decyzja, która jest podjęta rozumem, zawsze jest zła. Z punktu widzenia ona zawsze jest zła. Tylko decyzje, które podejmujecie sercem, one są właściwe. Ale aby zdecydować sercem, wy musicie odpocząć, wy musicie zregenerować siły, aby słuchać tego głosu waszego serca. Bo jeżeli wy jesteście w młynku codzienności, to wy bardzo często nie słuchacie tego głosu, bo on jest bardzo delikatny i taki subtelny. Ten wasz wewnętrzny głos, ten głos waszego anioła stróża. A jeżeli dookoła was są terminy, dzwoniący telefon, wszystkie inne rzeczy, które trzeba zrobić, to ten głos jest tak delikatny, że często go nie słyszycie. Ale za to słyszycie bardzo dobrze te głosy tych istot mroku, które mówią wam, czego się należy bać, przed czym należy się zabezpieczyć i tym podobne. I one podsuwają wam zawsze te wszystkie decyzje, które podejmujecie rozumem. I one zawsze są błędne. Jest taka zasada, że jeżeli chcecie podążać drogą waszego przeznaczenia, waszej duszy, powinniście zawsze decydować sercem. Czyli jeżeli cokolwiek robicie i sprawia wam to niesamowitą przyjemność, to jest to właściwa droga. A jeżeli wy coś robicie, bo tak trzeba, bo trzeba się zabezpieczyć, bo trzeba coś zrobić z myślą na przyszłość i tym podobne, to jest to decyzja rozumowa i ona jest zawsze błędna i prędzej czy później życie wam to pokaże. I tutaj jeszcze na koniec takie moje przesłanie. Jest taka piękna karta w tarocie, którą zamieszczę tutaj na samym końcu. Jest to szóstka mieczy. I ona pokazuje wam dokładnie na tym obrazie, co należy czasami zrobić. Należy czasami przytulić się do tego symbolicznego łabędzia, do tego symbolu, tego piękna, tego przekształcenia się tego brzydkiego kaczątka w łabędzie. To wszystko jest symboliczne, co znajduje się w naszych bajkach. Przytulenie się, zaufanie, wycofanie się z tego codziennego zgiełku. Wycofanie się i przez jakiś czas ten świat dalej się będzie toczył, ale wy odnajdziecie drogę do waszej duszy. Moi drodzy, takie bardzo symboliczne dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wiele osób skłoni do takiej refleksji, do takiego momentu, aby na chwileczkę się wycofać, zanim zrobią to siły wyższe i zapadniecie na jakąś chorobę, aby wycofać się samodzielnie, odpocząć, znowu posłuchać głosu własnego serca, posłuchać głosu waszego anioła stróża, przytulić się do waszego łabędzia, wtulić się i zaufać, że znajdziecie tą właściwą drogę i właściwe rozwiązanie. I odsunąć te wszystkie strachy, panikę, obawy, bo to zawsze są podpowiedzi tych sił negatywnych. Zapraszam was na nasz 21 rytuał dla Matki Ziemi w sobotę o godzinie 22. I sama jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaki będzie jego temat, dlatego śledźcie mojego bloga. Jeżeli ktoś bierze udział po raz pierwszy, oczywiście udział jest bezpłatny, to potwierdzam jeszcze raz, bo wiele osób o to pyta, to jest udział z dobrej woli, aby pomóc wszystkim istotom dookoła nas i naszej Matce Ziemi. Jeżeli bierzecie udział po raz pierwszy, tutaj również będzie link w opisie, aby się zapisać. Można również oczywiście przez maila do mnie i otrzymacie wskazówki przed samym rytuałem, aby się przygotować i połączyć z tymi osobami, które biorą udział co miesiąc. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukarti.